To są Chiny, znajdujemy się na targach, gdzie wystawiane są właśnie takie wyświetlacze. Proszę bardzo. Ogólnie to wizytuję tutaj dwa rodzaje targów. Na jednych jestem wystawcą, tutaj promujemy produkty z Europy, a tutaj przyjechałem, żeby ogarniać temat dla naszego klienta, który zamówił właśnie coś takiego. Potrzebujemy to. I jeszcze klient zamówił przeźroczyste ekrany, proszę, takie jak tutaj widać. Słuchajcie, ja tutaj będę biegał, zbierał katalogi i namiary i przy okazji nagram dla was film. Can you give me a WeChat? No. Why? Because I have too much people on WeChat, you know. Later one of my workers will contact you, okay? Okay, okay, thank you. Bye-bye. Zobacz to. Tak to wygląda. To jest właśnie to. Słuchajcie, tutaj jest poczucie, jakbyście się poruszali. To oszukuje mózg. Ja czuję, jakbym zjeżdżał na dół i jechał do przodu. Wow. Naprawdę. Czujecie się, jakbyście się poruszali. Niesamowite to jest. Okej. Okay. Hipertunel. Bang. Świetne to jest. Proszę bardzo, tutaj mamy takie globy i to. Do tego się ubiera okulary 3D. Słuchajcie, jak tutaj stoicie wewnątrz, wy tego nie odczuwacie, ale bo to jest taka sfera, że tak powiem. I tu, no jeśli się to rusza, to tak jakby się odczuwa się to. Jest takie złudne uczucie, że się porusza. Okej, dobra. Dawaj, piękna pani. Okej. Na linię. O. To jest też. Proszę, tutaj dają wino, piwko. Ja sobie zawinę taką kanapę się. Ale nie, dobra. Geło eBay Cafe. Chwalą się, że ta firma właśnie zrobiła tą sferę w Las Vegas. Ten budynek taki w kształcie kuli, który jest jednym wielkim wyświetlaczem. Tutaj kamera, motocykl, a tutaj mamy efekt. Widzicie? Wrażenie jest takie, jakby to tło naprawdę, bo to tło jest zintegrowane w ogóle z kamerą i też się porusza. To też potrzebujemy. O, proszę, oni tutaj zrobili w ogóle taki cylinder. Canopy Ring to się nazywa. Wewnątrz takie cudo. Proszę, tutaj mamy prysznic, który sugeruje, że jest to wodoodporne. Zresztą nie ja. Gęło nie zamień piena. Okej. Sorry. Jest okej, siecie. Ja myślałem, że to jest ta sama chinka, która poprzednio. No i trochę tak podobnie wyglądają. Proszę, to jest dokładnie to, czego szukał klient. Tutaj można wejść. Okej. Okay. Tutaj się znajdujemy. Dobrze. Robota będzie zrobiona. Proszę, to jest to, czego szukamy. Przeźroczyste ekrany. Hello. Nikkei, zresztą nie ma. Sąkę łoni gaming piena. Okej. Okay. Na limien. Kurwa, limien tu, Wendy. Okej, okay, dzięki. Wash bolan. Aha. Okej, bo to jest projektor. To nie jest ekran. Co nam tu chce pokazać? A.
Proszę. Ok. To może być przeźroczyste lub nie. Proszę, interaktywne. Mamy trzech zawodników. Jeden musi balony niebieskie. Dlaczego mi to nie wychodzi? A gówniarzom wychodzi dobrze. Dlaczego nie? Aha. Okay. 2.5, 2.5, 1.5. The smaller specs of page already blocked. Piękna pani. Cześć. Proszę, tutaj jest następny. A, tutaj właśnie ten gówniarz demonstrował, że proszę normalnie wyciągnąć. Włożyć z powrotem i działa. Proszę. Ha. Ryby. I działa. Okej, okay, dobre to jest, dobre to jest. Słuchajcie, naprawdę tutaj oferta jest fajna. Jest bardzo dużo obcokrajowców. Bardzo dużo. Dobrze widać, jak Chiny już wchodzą w te nowe technologie. To już nie tylko klapki z plastiku i tanie koszulki. Cześć. Proszę bardzo. Tutaj mamy wszystko. Sterowania. Piękna pani. Hello. Tutaj też mamy coś takiego. To jest dobre na wystawy sklepowe. Gieło, nie daj mi pienę. Proszę. A ten co robi? Aha. O, teraz. On sobie tutaj steruje i sobie chodzi po takim wirtualnym pomieszczeniu. Proszę, tutaj już mamy ekrany 8K, takie dość duże. Tutaj jakaś maska. Oczywiście też mamy ekrany interaktywne. Zobaczmy, czy to działa. Działa. Proszę, tutaj jedna z firm zatrudnia. Poszukują ludzi z Polski, wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu. Prześlemy. Proszę, tutaj następne wirtualne studio. Tam jest awatar, który możemy sterować. Tu jest ten awatar. On jest interaktywny. O, a tu jestem ja. Tutaj mamy te ekrany, które udają 3D. Ale to wszystko, wiecie, fajnie wygląda, tylko z jednego punktu widzenia. Okej, idziemy dalej. Tutaj mamy ekrany wysokiej rozdzielczości. Pięknie tak tutaj prezentują dzieła sztuki malarskiej. Proszę. Hello, hello, hello. Tu mamy wtyczki. Aha. Yeah, how? What do you want? What do you want from me? Where are you from? I'm from Poland. Poland. Oh my god, so you are my customers. Yes. Yeah? Here's my business card. Okay. Okay. So you're doing the Polish market? Yes. Do you have any customers in Poland? Yes. Maybe I will be first. Okay. Bye-bye. Will you also attend this get a show? Yeah. We'll be here. Okay. Okay. Okay, to jest to, czego szukamy, czyli przeźroczyste ekrany. Śnieżynka tańczy. Bierzemy wizytówkę. No tu jest też coś ciekawego. Okej, okay, proszę. Ale mają te przeźroczyste w wielu formatach. Żeby wam pokazać. Proszę bardzo, wchodzimy tutaj. Okej. Okay. To jest dokładnie to, czego ja szukam.
co już się chyba powtarzam, to jestem bardzo zadowolony, bo tutaj na własne oczy się mogłem przekonać. Anyhow, nikai songe woni de min piena. Hej, okej, na ike. Na, zawsze mi to dają do ręki, okej, okay, a to też taka. Uszy bolan run. Proszę. To też jest przeźroczysty ekran. Spójrzcie, jaki duży. To jest akurat firma MaxWave. A ta rozdzielczość jest niesamowita, naprawdę, słuchajcie, to wygląda dobrze. Widzicie? To jest przeźroczyste, normalnie. To jest też fajne. Ja zakładam, że to się kręci. I tutaj, o, już rozmontowują. Proszę, 3D. Tutaj gówniarze. Ja już znalazłem to, co chciałem. My oczywiście będziemy szukać więcej, tylko wziąłem kontakt do tych firm, które mają produkty, na które mamy zapytanie, i na tej podstawie moje pracownice, nasze pracownice będą wyszukiwały innych kontrahentów. Ja obszedłem tylko dwie hale. To jest to, co wcześniej mówiłem. Obszedłem tylko dwie hale, ale wystarczy mi na razie. I też wam powiem jedno, że z tymi wystawcami to jest tak, oni będą mieli wysokie ceny, bo ktoś musi za te targi i za to wszystko zapłacić. I to będzie klient, to będzie doliczane do ceny. My często robimy tak, że przyjeżdżają do nas klienci, chodzimy po targach, oni oglądają na targach produkty, znajdują jakieś nowości, które ich interesują, a my na tej podstawie później wyszukujemy bezpośrednio towar z tych, z fabryk. No tu też fajne takie displaye do sklepów. Wyszukujemy bezpośrednio towar z fabryk. Druga sprawa to jest taka, że często na targach wystawiają się nie fabryki, tylko marki. I to są na przykład marki, które kontraktują sobie fabryki i fabryki produkują dla nich produkty. A my omijamy ich i bezpośrednio jakby kontraktujemy te fabryki na potrzeby naszych klientów. No ale to oczywiście trzeba jakieś większe zamówienie złożyć. Nie wiem, ile to jest cali, ale dużo. Okej. Kurde. Coś takiego do domu by mi się przydało. Ale to trzeba, żeby będzie duży salon. Dobra, to wszystko. Dzięki wszystkim zainteresowanych importem z Chin. Zapraszamy do kontaktu www.tosowiny.pl. Przypominam, nie robimy darmowych wycen. Proszę do mnie nie dzwonić i nie zadawać mi pytań, żebym się tam popatrzył albo coś tam zrobił za darmo,